Jambo Jambo! Kula Matata, Mr. Butterfly, so welcome to Zanzibar! Jambo Jambo! Naimba Jambo! Hey Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana! Okej, moi drodzy, jesteśmy na lotnisku. Emiraty tutaj mają swoje zupełnie osobne miejsce do odprawy. Znowu kupiliśmy linię ekspresową i powiem wam, że za każdym razem stwierdzamy, że warto. Zobaczcie, ile ludzi. Linię ekspresową na jutro, bo na dzisiaj nie było. Także takie małe oszustwo. Ale zapłacone. Nie to, że za darmo, zapłacone. Super, patrz, ile ludzi tam stoi. Zawsze nam się uda. A na takie długie loty, to oczywiście, moi drodzy, najbardziej seksowne skarpetki na świecie. Uciskowe, dla kolana. Co nagrywasz? Ciebie. Chociaż wyłącz, tam nagrywaj, tam zobacz, jak stoimy, jak ładnie. Jakie duże skrzydło. Ale jak ten wiater dmucha. A tak się zastanawiam, co to jest. A na żywo tego nie widzę. No widzę teraz. Ale moc, co? Witamy w Dubaju o północy. Gorąco jak... O północy tutaj, u nas jeszcze wcześniej. U nas dopiero jest 9 godzina, tutaj już północ. Idziemy na nasz drugi lot, mamy 2 godzinki. I tak się z Radosławem zastanawiamy, jak to po takich luksusach będzie lecieć we Fly Dubai. Ponoć jest całkiem inaczej. Radek mówi, że taki zwykły samolot. Jeśli chodzi o lot Fly Emirates, naprawdę jestem zachwycona. Ja wiem, że to tylko lot, ja wiem, że dla niektórych to bzdurne, ale wiecie, całkiem inne przeżycie, nie? Dla mnie, ja jestem zachwycona, po prostu jestem zachwycona. Jestem bardzo rozczarowana tym, jaki bałagan gdzie niegdzie zostawiali ludzie. Po prostu to szokujące dla mnie, nie wyobrażam sobie, jak tak można. I jeszcze jedna rzecz, to chyba od powietrza bardzo mnie, nie pieką oczy, ale takie łzawiące są, jak widzę, o, zresztą widać chyba. Łzawiące, czerwone, już widzę, że mi się skóra zmieniłam, no ale wiecie, to ponad 6 godzin w klimatyzowanym, można by powiedzieć, pomieszczeniu. Także tak, lotnisko wygląda, wow, zobacz, jakie palmy, bebe. Zaraz, jest północ. Aha, Radek, ale ty nie możesz mieć tu internetu, Wi-Fi chyba, że... To wyłączyłeś data? Tak. Bo jest bardzo drogi. Ponoć, jakie sklepy. O, tą Ford Coach. Ciekawe, jak to będzie. Wow. Radek oczywiście poznał kogoś w samolocie, gdzieś tam był. Przy barze i gadał z kimś z Afryki, kto był w Zanzibarze. Nie z Afryki, Boże, z Australii, kto był w Zanzibarze i powiedział, że po prostu będziemy zachwyceni. Ja wiem, że będziemy zachwyceni. Do mnie cały czas nie dociera, gdzie my lecimy i bardzo się cieszę, że podjęliśmy taką decyzję, żeby jednak tu przyjechać. Jestem z nas taka dumna, że się zdecydowaliśmy, że ho, ho. No i wszędzie, jakby nie patrzeć, jak na razie mamy same ruchome schody. No też można iść obok. Ale wszędzie są ruchome schody. Food Village. O, tam sobie usiądziemy gdzieś, nie? Nie, wejdziemy tam. My też będziemy mieli connection z bebe. Myślisz, że tylko będziesz siedział i czekał na samolot? Nie. Tak się trochę zdziwiłam, że nie prosili tutaj, żeby wyciągać wodę, a nic innego. No ale w sumie, wiecie, na ostatnim lotnisku byliśmy odprawiani, wszystko było sprawdzone. Później byliśmy tylko w samolocie i nie mieliśmy opcji nigdzie iść, także w sumie ma to sens. No i mówiłam, że tutaj będziemy? No, dobra, szukamy naszego gate'u kolejnego. Szczerze to wam powiem, że miałabym chęci na McDonald's, zobaczcie, jak tutaj smakuje, ale jesteśmy tak najedzeni, że absolutnie nie, bo brzuszki rosną. Taka forma. Taka forma była. W drugim samolocie. Jak myślicie, czy to prawdziwe sztabki złota? Radzio? Jak myślisz? Zaraz pójdę ugryzę, zobacz. Nie, raczej nie, ale chronione, mocno chronione, to może. Tutaj takie bogactwo, że wiecie, pewnie tak. Przyszliśmy sobie na piwko, w ogóle śmiesznie, Radek, w samolocie prawie nie piliśmy, a tutaj płacimy za piwo. A to mieliśmy za darmo. W tym drugim też mamy za darmo. Tak? Ale 2 piwa 10 funtów, bardzo, bardzo tanio. Byłam przekonana, że alkohol tutaj będzie drogo. Też byłem przekonany, że będzie bardzo, bardzo drogo, ale ceny w miarę. No, w szoku jestem, no. Jest nasz drugi samolot. A dopiero teraz żyjemy, jak tu jest gorąco. Ej, to w ogóle jest miękkie, tak jakby miękki tarmak był. Nie? Jezu, jak gorąco! Kochanie, to dopiero będzie gorąco. Ja nie wiem, ja się dałem namówić na takie coś. Ty lubisz, jak jest gorąco. Wow. Yeah. Jaki numer? 30 E i F. Dobra, jesteśmy teraz we Fly Dubai. Okazało się, że jednak mamy transport do hotelu, ale w Tuju nam powiedzieli, że tutaj transportu nie ma. Na stronie nam się nie pokazywał, pani w biurze nam powiedziała, że nie ma, a się okazało, że na nas czekali. Także idziemy. Chyba ten maleństwo tam stoi. Któreś. Mam nadzieję, że droga będzie spokojna. No widzę, czekaliśmy koło godzinki, akurat było bardzo dużo ludzi. Tak, także takim jedziemy, a od razu tutaj jest, widzicie, mamy stronę Fisherman Tours and Travel, także zobaczymy, czy coś fajnego. A jest godzina... Która radzie jest godzina? 8:30 mówiłam? A jest chyba 40 stopni. Damy radę. No to jesteśmy, 24 godziny temu wyjechaliśmy z domu. Praktycznie. Także tak, ale wow, ale pięknie. Ależ przepięknie. Zobaczcie, jakie krzesła. I zobaczyć tu RIU, jak RIU. Wszystkie podobne do siebie. Ależ to jest przepiękne. Wow. Śliczne. Ładnie to wygląda. Klimat jest, powiem wam szczerze. A co to za chmureczki tutaj? Co to za chmureczki? Dzisiaj pokazuję, że będzie pochmurnie. To wszystko ode mnie z pracy mojego kolegi Wina, bo powiedział, jedziesz w deszcze, zobaczysz. Chociaż tutaj niby deszczy nie ma. Idziemy zobaczyć na, chciałam powiedzieć na basen, na plażę, bo mamy godzinę do odebrania hotelu, bo jeszcze nie jest gotowy. O. Czy wy widzicie już ten kolor wody? W ogóle w szoku jestem, że przy tak zachmurzonym niebie jest tak błękitna, jest taka niebłękitna, jak to się nawet nazywa, turkusowa. Wow, jest zachmurzone, ale w sumie może dzisiaj lepiej, że jest zachmurzone, bo jest cały czas bardzo ciepło, gorąco wręcz, jest 28 stopni teraz. Wow. Thank you! Hakuna Matata! Przejaśnia się i powiem wam, że już jest chyba 35 stopni od razu, nie? Nie narzekamy. Nie narzekamy, nie narzekaj. Zobaczcie w ogóle na te roślinki. One wyglądają jak sztuczne. Nie są sztuczne oczywiście, ale tak właśnie wyglądają. Bardzo ładnie to jest zrobione. Jeżeli to zostało zbudowane w czerwcu tego roku, to znaczy otwarte, to powiem wam, że super to wygląda. A dopiero idziemy do pokoju, dopiero jest 15, dopiero żeśmy leżakowali na plaży, bo pokój od 15. Pierwszy raz coś takiego nas spotkało. No ale pierwszy raz na wakacjach jesteśmy od 7 rano. No nie, no tutaj byliśmy od 9, czy tam od 10 nawet, ale no takie trochę dziwne, ale ładnie, zobaczcie. Przepięknie. Także idziemy, jest za 15:30, idziemy wreszcie się wykąpać. Mogliśmy się wykąpać, ale... No to dobra, właśnie dostaliśmy swój pokój. Zobaczcie, tutaj oczywiście wchodzicie, macie wielką, wielką szafę, parasol, safe, który już jest w użyciu, bo wiecie, lepiej być bezpiecznym niż później płakać. Olbrzymi pokój, w ogóle tam jest widok, no może nie widać, nie, teraz nie widać tutaj, ale zobaczcie jak świeżo. RIU Jambo, to taki, wiecie, kicz, bardzo piękne lustro. O, ale dużo. Jezu, jest dobrze. I patrzcie. Ja nie mogę uwierzyć w to, że ta woda jest tutaj taka lazurowa, taka piękna. Jezus, przepięknie jest. Tutaj pewnie coś będzie zbudowane z czasem. Mówię ci, następnym razem jak przyjedziemy, to już ta wyspa nie będzie taka biedna. No na pewno. Jak jechaliśmy, to widać było 50 lat do tyłu. Tak, porównanie do Europy. Pięknie. Wielki, w ogóle wielki pokój. On jest olbrzymi, naprawdę, on jest olbrzymi. A jeszcze tutaj widzicie jest sofa, lodówka, wody, kole, sprajty. O Jezu, ile tego tutaj jest. Dobra, zanim tutaj rozpakuję nasze lumpy, to łazienka. Zobaczcie, taki wielki prysznic. Wszystko, powiem wam, pachnie cały czas jeszcze nowością. Normalnie pachnie, jakby dopiero co robili to. Kibelek, podwójna umywalka, super, bardzo fajnie. No i Jola, zmęczona. W sumie powiem wam, że podróż nam zajęła. W sumie teraz jest 15, no to wyjechaliśmy 24 godziny z domu i dopiero weszliśmy do pokoju. Tak, ale spoko, nic się nie dzieje. Mamy tutaj 2 tygodnie, ogarniemy. Nie wiem, czy kojarzycie, ale już Wam kiedyś pokazywałam te parfumy, to jest w sumie woda toaletowa Clinique Happy. Uwielbiam je, powiem Wam szczerze, uwielbiam je, ja już je miałam kiedyś, później jakieś miałam w kalendarzu gdzieś taką dosyć sporą próbkę i bardzo dalej mi się podobała. Także teraz na lotnisku, jak była na fajnej promocji, to dorwałam, bo 40 zł zapłaciłam, także spoko, duża setka. Ja już jestem ubrana, Radosław leży, taką na górę jeszcze założę sobie sweterek lub kurtkę, bo na pewno muszę coś założyć i nie wiem, czy już się pryskać na komary rzeczami, Radzio. Jak myślisz? Możemy wziąć torebkę. To jest zagwozdka, chyba wezmę w torebkę. Dobra, to założyłam tylko ten sweterek, wzięłam torebkę, nie wiem, czy ją tak będę przepasała, czy inaczej, bo to tak się zrobiłam taka duża jakaś, monstrealna. A ten sweterek, moi drodzy, on jest taki fajny, ja go kupiłam... ta torebka mi tu nie pasuje. Ja go kupiłam w Primarku chyba z 3 lata temu albo 4 lata temu i to jest mój sweterek taki typowo wakacyjny właśnie, taki, taka narzutka, taka fajna. Radek też już gotowy? Nie. Jak widać. Mogę już na boso? Możesz. Z tego co widzę, to tylko ja się tak ubrałam ciepło, żeby jeszcze mieć narzutkę na sobie, aż sprawdzałam Państwa z tyłu, ale też rozebrani wszyscy chodzą tak rozgogoleni. No ale najwyżej ściągnę, nie wiem czemu. Jakoś tak mi się wydawało, że może być chłodno, jest bardzo duszno. Ale powiewa fajnie, nie? Rzeźko. Także... O, no tam możemy iść na ten... Na drineczka. Bo tam jest restauracja, czy tam jest drink? Drink chyba tam jest. Ale ładnie to wygląda, czekajcie. Zobaczcie, właśnie ten tutaj hotel jest znany bardzo z tej restauracji, baru tam tutaj na wodzie. Bardzo dużo ludzi właśnie przychodzi, robi sobie tutaj zdjęcia i to jest chyba jeden z takich znaków rozpoznawczych. Tutaj mamy baseny. O, tam jest ten długi, ale w ogóle tam nie byliśmy na tamtych, byliśmy tylko tutaj te dwa zobaczyć. Tu jest jeden z barem, można sobie w środku siedzieć w wodzie i barmani serwują. Tam jakieś łódeczki mrygają, nie wiem. Radzio, ty już możesz ściągnąć tą maskę. Możesz już ściągnąć tą maskę. Ja co? Także tak, i widać jaka ta woda jest lazurowa. Boże, przepiękna ona jest. Dobra, idziemy. Tam od razu idziemy zobaczyć, czy pierwszy to zobaczymy? Zjeść chyba, nie? No. Jak świnki. Dokładnie jak świnki. Windeczki są. Wymęczona jestem. Jesteśmy na 8 piętrze, bo ten hotel jest tak porozkładany. Tak. Recepcja jest na trzecim. Na piątym? A my tak naprawdę niby na trzecim, ale na piątym, ale właśnie ze względu na to, że są na ósmym, ale ze względu na to, że są baseny poziomo, tak wiecie, porozkładane na niższych szczeblach, no to właśnie tak to wygląda. Uuu, winda pusta. Pusta, nie ma żelazka. Dobrze, że wszystko poprasowałam, ale nie lubię takich, widzicie, poprasowane, a zagniecienia no i tak są. Wygląda jak prawdziwy muzungu. No prawdziwy muzungu. Ale się jutro zjaramy. Jezu, ja aż się boję trochę. Zjarać jutro. Ja już nawet dzisiaj przez chwilę się zjarałam. No czapki, okularów nie kupiłeś, jutro musisz kupić tutaj od tutejszego jakiegoś chłopaka. No deserów to tutaj jest. Sam raz na moją dietę, ale to ładne. Sam raz na moją dietę. Boże, jaki ogrom deserów, jestem w szoku. Właśnie weszłam do łazienki, ściągnąć aparat i zobaczcie w ogóle na tą łazienkę. No właśnie takie małe rzeczy tutaj są takie przepiękne, tak zadziwiające i po prostu jestem zakochana i wzruszona, oczywiście. Dobra, moi drodzy, idziemy do baru nad wodą, można by rzec. No bo nad wodą jest, nie, Radosław? Jest taki klimat. Po prostu szok, co? Ja nie chcę zapeszać wodą. To są jak na razie. Ale jaki wielki, widziałaś? Nie, nie patrzyłam. Taki. Może szczur latający. No, tak na nie wołałem. Nie. Wow, no po prostu wow. Mówiąc właśnie na tą wodę. O Jezus Maryjka. Ale biją. Nasza woda tutaj z restauracji, znaczy nasza woda z restauracji, zobaczcie. Radek, widzisz rozgwiazdę? Tak. Jaka wielka rozgwiazda. Z chwilę pomyślałam, że to pająk, ale nie, to rozgwiazda. Mężu, na ten urlop. Jakie świecące! Jumbo! Jumbo. tak sobie pan pływa nocą. Moi drodzy, już jest 23, a my? Znaczy dopiero. My idziemy na jednego. Prawdę powiedz. A my idziemy na jednego do łóżeczka szybko spać. No. Ach. Ale brzuch ci wystaje. Jeden dzień all inclusive. Spaliśmy bardzo mało, spaliśmy godzinkę czasu tak naprawdę. Przez 48 godzin spaliśmy może godzinę, ale ładny basen, jeden z wielu. Także idziemy do domu wyspać się, bo tak jak mówię, o godzinie 8 po nas coś będzie, także chcemy wstać prędzej, zjeść śniadanko, bo musimy zjeść śniadanie jakieś koniecznie. Także dobra, idziemy. Dzień, Radosław, jak ci się podobał? Asante sana. A ja no oczywiście płakałam chyba z 10 razy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Więcej coś jeszcze potrafisz? Pumba. Tu jest siłownia, zobaczcie. Dala, dala. Czyli taksówka, tak? Transport. Gdzie? Tu jest siłownia. Dala, dala. Dala, dala to jest autobus. No transport publiczny ogólnie mówił. Tam z drugiej strony jest spa, ale ceny! Nie no, tutaj też... Za masaż ceny tutaj, moi drodzy, za dwie osoby. 400 dolarów chyba? Czy coś takiego? No, że sorry, nie stać nas. Nie, nie wydamy tyle kasy. Radek chory cały czas. Dobra, lecę do jutra. Jambo! Hakuna Matata, Mr. Butterfly, so welcome to Zanzibar! Jambo, jambo! Naimba jambo! Hey jambo bana, habari gani? Mzuri sana!